Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Abilions. Kontynuujemy dzień 65, mapa pierwsza, poziom trudności 100%, koniec przy dniu setnym. Pozdrawiam również oglądających live na Twitchu, bo sobie w taki sposób streamujemy. Nesmeritos wysłał 100 bitsów, czy widzimy się na meetupie, nie widzimy się. I mam nadzieję, że ta odpowiedź się satysfakcjonuje, a my rozpoczynamy. Dostaliśmy tutaj harde wciry. Cicicira naciera na ciebie, ciary na ciele cię cieszą, 99990, yeah. Dokładnie tak, więc tutaj za chwilę będziemy musieli rozpocząć odbudowę. Kolejnych snajperów robimy i naturalnie Thanatosów, potrzebujemy ich niemało, słuchajcie, bo jest to jedna z jednostek, która bardzo mocno pomaga nam aktualnie w obronie, więc chcemy budować dużo Thanatosów. Chcemy też budować dużo domów i to jest rzecz, którą jesteśmy zainteresowani. Jedzenie, mamy problem z jedzeniem? Ach, wyłączyło farmę, ok, jest to zrozumiałe w takim razie. O kurczę, aż gierka tutaj musi się ogarnąć. Our defenses are being under attack. Was poproszę, ziomeczki, żebyście poszli sobie, no może Thanatosów nie będziemy tu ciągać, ale snajpersów i rangersów weźmiemy, żeby tutaj odbić te tereny, więc wyślę was na rozkazie ruchu ataku i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dobra, są tu jakieś zombiaczki, musimy sobie to odbić, tutaj sobie reperujemy, za chwileczkę będziemy odbudowywać. Więc tak, tu sobie zrobimy, no, mógłbym zrobić bramy, no ale faktycznie, no dobra, bramy mogę postawić i będę musiał to poupgrade'ować na kamienne, pogrubić i może jakieś pierwsze egzekutory robić, chociaż tutaj kilku dobrze ustawionych Thanatosów już od początku obrony zrobi nam robotę. Produkcja jedzenia na minus 26, to nie jest dobra rzecz, więc czekamy na golda i upgrade'ujemy sobie te dwie farmy na farmy zaawansowane i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, jak tutaj jesteśmy? Dobra, tu jest już ta ściera. No i tak to się kończy, dziękuję. Atakuj tu, bo on nam bije mury. Dobra, odbudowujemy co się da. Tutaj sięgnęliście, zajebiście. Tutaj złoto będę mógł wydobywać, więc to jest fajne. I tam kamień, dobra, to są grubole. Klocuch mówi grubole, podoba mi się, że on tak mówi. To jest fajne. Brakuje nam czegoś, surowców z jakiegoś powodu. Albo energii. Aha, bo tutaj się dopiero pylony robią. Dobra. Tutaj możemy sobie już dobudować, bo to nam się zrobiło. I tutaj sobie też uzupełnimy te mury. I to jest w porządku. Opcja. Tu cofnęliśmy coś, ale to powiedzmy, że nie szkodzi. Tutaj będzie za dużo murów w jednym miejscu, ale to też nam nie przeszkadza jakoś bardzo. No i dobra, nie miejmy takiej zbieraniny w jednym miejscu, bo to też jest niebezpieczne. Dobrze będzie mieć ich rozsianych po mapie, żeby niezależnie od okoliczności móc się spoko obronić. Tutaj na pewno dobrze byłoby sobie czymś się zabunkrować, przynajmniej tym, żeby stwarzać chociaż pozory tego, że jesteśmy sensownie zabezpieczeni. 1700 golda. Miałem coś robić przy posiadaniu golda. Ach tak, miałem ulepszyć farmy, więc tym się zajmiemy. Tutaj potrzebuję jeszcze 50 jego, więc przedam sobie olej i ulepszę drugą farmę, bo potrzeba jedzenia. Jedzenia potrzebujemy też, żeby się dalej szkolić, ale na to też potrzebuję za chwileczkę tutaj więcej golda. Tutaj laska sobie przeskoczyła, ale zbyt wiele jej to nie dało. Wy sobie podejdźcie bronić tutaj. I kolejne rzeczy naprawiamy, jak to tylko możliwe. Brakuje golda, nieco na naprawę, spoko, spoko, spoko. Tutaj się już pomalutku odbudowujemy, balisty są odbudowane. Dobra, więc tak, tutaj kilku Thanatosów na pewno się przyda. Myślę, że ze trzech spokojnie możemy sobie tu zostawić. Natomiast jeżeli chodzi o snajperów, to ja bym ich jakoś fajnie porozdzielał. Tak, żeby jakby mieć w różnych miejscach spore ich ilości. Tu jest ich trochę i tu jest w porządku, tu natomiast jest ich bardzo mało, więc w tym miejscu postawiłbym z ósemkę. Tutaj właściwie nie ma snajperów, więc w tamto miejsce pójdzie kolejna garść ich. Zaraz będziemy szkolić kolejnych, ale na razie złoto wolę tutaj zużyć na odbudowę. Więc kolejna garść snajperów uda się tutaj, bo to będzie dosyć istotne miejsce, a nawet powiem, że bardzo istotne. 140 jedzenia już mamy, młyny możemy za chwilę poulepszać. O, zobaczcie, bardzo mało przyrostu złota, bo struktury mnie dużo kosztują, więc albo kopalnie złota, albo z kolejnymi domami jest problem, więc powinniśmy kopalnie złota jakieś postawić. Tu mamy 120 przychodu, tu moglibyśmy jakiś przychód złota sobie również wygenerować. Zobaczmy, czy gdzieś jeszcze mamy złoża w naszym pobliżu, których być może nie wykorzystaliśmy do tej pory. Jeżeli chodzi o złoto, no tutaj jest dużo i tutaj też chcieliśmy wyjść do przodu, żeby zabunkrować się tu oraz tutaj, bo to są dwa dobre miejsca do obrony naprawdę, albo tutaj nie mamy też złota,
tutaj jest kamień, tutaj złoto już mamy przejęte, tu jest złoto, które nas może zainteresować, ale nie wiem, czy jest jakoś bardzo, no najbliżej jest tutaj odkrywka, więc tutaj Advanced Quarry, na to też potrzebujemy złota, oczywiście, więc poczekamy sobie. Muru też tutaj na razie za bardzo nie zbudujemy, bo nadal potrzebujemy znowu złota. Dobra, pojawiło się złoto. Reperujemy sobie tutaj rzeczy. Tutaj sobie postawimy na razie kamienną bramę. No i tutaj nie dobudujemy fortyfikacji, bo brakuje nam pylonu. Ale to nie szkodzi. Advanced Quarry kosztuje dużo, więc może zaczniemy od zwykłego. Ale nie jestem pewien, czy mogę się w dobrym miejscu postawić. Nie, tutaj przyrost jest taki sam wszędzie, więc dobrze, zaczniemy od tego. Gold 60, na zaawansowanym będzie 120 i to jest fajny przyrost, naprawdę dobry i on nas interesuje. Tutaj sobie zabudujemy mury, żeby mieć. Tutaj stoją sobie ziomeczki, to jest w porzo, tutaj stoi sobie dużo ziomeczków. Nie wiem, czy to aż tak w porzo jest, chociaż no tu i tu są dwa miejsca, w których możemy się bronić. Jeżeli o to chodzi, to lepiej byłoby tu zbudować fortyfikację, bronić się w tym miejscu, tym i bronić się w tym miejscu, albo tu. I tymi też dobrze byłoby się rozciągnąć tutaj, tutaj i tutaj, bo to nam da takie pewniejsze punkty do obrony. Tutaj również, tylko jakby jest dużo miejsc naraz, w które możemy poprowadzić ekspansję, więc trzeba naprawdę dobrze się zastanowić, w którą stronę tak naprawdę chcemy iść w tym konkretnym momencie, żeby po prostu nie robić wszystkiego naraz, bo nie będzie to miało dużo sensu. Tutaj nie chcemy jakoś bardzo robić ekspansji, bo to nam nie jest potrzebne do niczego, tu nam jest dobrze. Moglibyśmy tu się zastawić, ale to jesteśmy za blisko boku mapy z kolei. Tu jest trochę golda, ale aż tak daleko nie chcemy wychodzić. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o ekspansję, chyba najbliżej mi do pójścia w tę stronę. Choćby po to, żeby tutaj mieć przyrost golda. I to jest jakby w porządku opcja, więc zgarniemy sobie stąd morze snajpersów plus rangersów. Taką małą tutaj blok ekipę. I stworzymy sobie tutaj połączenie przede wszystkim, w ramach którego będę mógł przechodzić, bo to nam powinno zrobić naprawdę fajną robotę. Nie wiem, czy tak szybko powinienem to robić, jeżeli jeszcze nie wyszedłem grupą na zwiady. Dobrze, chodźmy po prostu. Thanatosów wycofam. I tak, tutaj wszystkimi Thanatosami przeszedłem, co nie jest dobre wcale, więc ja potrzebuję mieć przynajmniej kilku gdzieś tutaj dostępnych. I potrzebuję kilku, żeby tutaj się robili, no ale na razie mam za mało złota na to. To jest jakby mój pewien problem tutaj. Więc tutaj jest ich pięciu. Nie wiem, czy to jest... aż tak dużo powinno być. Myślę, że ze czterech. A z trzech wyślę tam, żeby oni gdzieś tam byli. Mimo wszystko. Dobra, tutaj budujemy pylonki. Was dajemy na kontrol 1. A, i dupa, bo miałem inne kontrol 1 zrobione. I teraz bardzo dużo jednostek przesunąłem tutaj. To jest jakby tragiczna decyzja. Przez taki misklik głupi. No, zobaczmy, gdzie się jeszcze przesuwają. Stąd snajpersi poszli, a to jest niedobrze. I czy skądś jeszcze? Tutaj stoją, to jest ok. I was wstawię sobie tutaj, koledzy. A, tutaj poszli i to mi się nie podoba, bo was chcę, żebyście byli tu, na podorędziu. Dwie Tesle zostały ukończone. Stąd nikt nie idzie. Dobra, no reszta jak pójdzie, to trudno. Tutaj mamy Tesle. Chcemy wyjść i tu się zabunkrować, więc stawiamy sobie... stawiamy sobie tak i tak i bronimy tu. Tutaj, jeżeli chodzi o to miejsce, to postawimy oczywiście bramę, żeby mieć przejście i tutaj móc sprawnie przerzucać jednostki. To będzie dla nas istotne oraz jakby zlecamy kolejne naprawy. Tutaj robimy te mury. Będziemy tutaj sobie czyścić za chwilę. I tę kopalnię złota zbudujemy. Tutaj quarry już w tym miejscu powinno zostać zbudowane. Brakuje nam trochę złota na zaawansowane. Od razu sobie to zrobimy. Super. Potrzebujemy trochę energii. Żeby je mieć, potrzebujemy zaupgrade'owanych młynów. Gdzieś tu atakują nam obronę. Ale tu mamy ustawionych już snajperów. I to jest naprawdę w porządku. Tutaj nie mamy za bardzo. A chcemy mieć, więc myślę, że... was, chłopaki, postawię tu. No teraz już coraz bardziej powinniśmy grać tak, żeby mieć tak trochę wszystkie miejsca okampione naraz, żeby nie musieć później tych żołnierzy przerzucać po prostu nie wiadomo gdzie. Dobra, ty będziesz miał problem, więc wycofaj się tutaj pod mury. Wycofaj się pod mury. Dobra, wy tutaj ściągacie trochę jednostek, ale to nie szkodzi. Pomóżcie im tu. No, oni tutaj strzałami ściągają zombie, ale to jest w porządku. Dobra, tutaj sobie zrobimy Stone Gate. W ten sposób.
Defenses are being under attack. Dobra, tu jest sporo snajperów, więc dają radę. Choć mogłoby być więcej, powinni się szkolić, ale cały czas mam te niedobory złota. Więc no, nie jest wcale tak łatwo, słuchajcie, jeżeli chodzi o te szkolenia. Dobra, ale spróbujmy coś porobić. I tutaj próbujmy dobudowywać mury, żeby pomalutku się zamykać. Super. Tu się schowajcie za. Dobra, tutaj mamy ataki. Tam się przydadzą kolejni snajpersi. I jakieś Thanatosy, skoro tutaj podeszliście, to jeden Thanatos może stanąć tu. I tu gdzieś jeszcze jeden powinien być. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wysyłałem jakiegoś. Tu stoi dwójka. Więc dobra, to wy możecie stać jeden tu, drugi gdzieś tutaj na przykład. Tutaj załadujemy dwóch snajpersów, bo tu jest taki dosyć słabo broniony punkt. Więc jeden na przykład tutaj stanie, drugi tutaj. To jest w porządku. Powinniśmy robić kolejnych. Dobra, to zbudujmy jeszcze z jednego w tym momencie. To nam zabiera trochę złota, ale mamy wystarczająco, żeby tu zbudować mur. I dobra, ta grupa tam zostaje. Wy idziecie tutaj, bo tu potrzebujemy przyrost złota sobie zbudować. Tutaj kopalnia ulepszona, 120 przyrostu golda daje. To jest naprawdę w porządku rezultat. Tutaj chłopaki, wy zajmujecie teren. Brakuje golda, spoko. Możemy sobie posprzedawać trochę oleju, trochę żelaza. Za kamień dużo nie ma, więc nie. Ulepszenie młynów, już za chwileczkę będę potrzebował tego. Tutaj stawiamy sobie pylonka. Tu się robi kolejny Thanatos. Musimy ich produkować gdzieś tam mniej więcej po drodze, żeby to cały czas trwało. Jedzenia mamy. Może być delikatny problem z prądem, więc ulepszamy młyn. Dobra, i teraz jakby tu mamy obronę i to są takie pierwsze linie, które jak będą padać, to mamy gdzie się wycofywać, bo tu są nasze tereny po prostu. I to jest naprawdę git. Problemem jest tutaj brak zabunkrowanego miejsca. Ale myślę, że damy radę. Ktoś pyta na czacie, czy celem jest przejęcie całej mapy. Odpowiadam, że nie. Celem jest przetrwanie 100 dni. Około tutaj 90 któregoś dnia zacznie iść taki bardzo duży atak ze wszystkich stron. I najważniejsze jest, jakby głównym celem jest przetrwać ten taki duży atak. Tak naprawdę i na tym nam zależy. Dobra, kolejni snajperzy się tutaj wyszkolili. Rzucamy kolejnych, żeby się robili. Pyk, pyk, snajper, snajper. Nie mamy dużo golda, ale jakby w porze dajemy sobie radę cały czas. Tam są grubol, tu jakieś jednostki. To miejsce oczywiście jakby z miejsca odpuszczamy, bo nie będziemy go bronić jakoś bardzo, tylko tutaj zawsze się wycofujemy w to miejsce do obrony i tu mamy dwie wieże. Nie mamy nic więcej, więc to jest takie dosyć biedne. Tu mogę w razie czego na egzekutory poupgrade'ować, jak będzie taka potrzeba. To jest naprawdę w porządku rzecz. Czy jeszcze gdzieś domy mogę porobić? Mogę i warto będzie to robić, tylko potrzebuję trochę golda, żeby sobie pozwiększać przyrost domami. Tutaj na przykład, tutaj pole też mogę robić. Pole, pole, łyse pole. Ale mam już plan. Tutaj proszę bardzo Tesla Tower. Tutaj jakby ekspansja. Tylko na delikatnym, żeby nie za mocno, bo jak pójdziecie za mocno, to dostaniecie po mordzie. Dobrze. Super. Ekspansja, ekspansja. Ostrożnie, bo tam będą już mocniejsze zombie, a te strzały ze snajperek je ściągają. O, już biegnie to, dobra. Zawsze highest level. Snajpersi kolejni wyszkoleni, no dobra. Mamy ich porobionych. Teraz będziemy potrzebowali porobić mury. Tutaj na pewno quarry, to jest kolejny przyrost golda. Nie będę w stanie nigdzie, tu mogę 90 przyrostu, ale nie ma energii, więc dobra, poczekamy aż pylon nam się zrobi, super. I mogę postawić quarry tu na 90 i to będzie 180, to będzie 180, to będzie słuchajcie 180 po... po upgrade'zie, więc naprawdę fajny przychód. Warto mieć ten budynek tutaj zbudowany. Tutaj oczywiście kamienny mur. Na takiej zasadzie. I mamy okampione to miejsce i to jest super. Wy tu możecie stać i tu się bronić. Chociaż brakuje mi tutaj teraz osłonki takiej dla was, żebyście trochę plecy mieli. Więc powiedzmy, że tutaj zbudujemy takiego pylona kontrolnego. I zaraz się zabudujemy jakoś tak. Chociaż chyba już to mogę zrobić. No, tak naprawdę tego nie potrzebowałem. Dobra, to cofnij, bo jestem na pauzie cały czas aktywnej. I ją.
Tutaj mamy jakby trochę osłonięte plecy. Powinniśmy zacząć budować kolejne mury, ale też kolejnych tanatosów szkolić, więc dorzućmy ich i gdzieś tak mniej więcej równolegle po całej bazie ich rozrzucać. Ten w razie czego tu może dosyć łatwo przejść. Tutaj mamy, tu chyba mieliśmy jakiegoś, tu jest jeden. Tu się na pewno przyda, w takim razie, żeby był, bo stąd tu może łatwo przejść, a tu i tu będą chodzić też w takim razie tanatosi. No i szkolimy kolejnego, dobra, to już się dzieje. Tutaj mamy kilku, których możemy łatwo oddelegować w razie czego do pomocy. Tu mamy chyba czterech, tak. Mamy czterech, jednego damy powiedzmy tu, żeby on tu stał. A może tutaj, żeby tak łatwo nie odpuszczać tych miejsc takich. To jest w porządku, tutaj się jacyś też przydadzą i tutaj też będziemy musieli powzmacniać sobie te mury, to na pewno, ale na to brakuje mi golda, jeszcze póki co teraz brakuje mi tego złota dosyć mocno, ale tutaj budujemy fortyfikację, myślę, że jesteśmy całkiem nieźle obudowani, jak na dzień 69, jesteśmy w porządku, jeżeli chodzi o ilość ludzi, jest ich 1328, tylko 6 workersów, więc teraz następnym priorytetem są domy, jest i przychód golda. Więc jakby naturalnie domy są konsekwencją tego, co się teraz wydarzy. Nie mam już surowców, dobra, to postawimy namioty, spoko. To trochę wydłuża mi tu ścieżkę przejścia, więc można to było zrobić nieco lepiej. Jak będę chciał stąd tu przedłużać, tu nie mam tanatosów de facto, więc może ten jeden, który się zrobi, jego mogę od razu tutaj wysłać, żeby jakiś był po prostu. Tu jesteśmy powzmacniani, znaczy tu, no tak, bo tutaj też będą mogli się wdzierać gdzieś tam. Więc zobaczymy, tu jest, tu nie ma, ale to może ten przejść. Chodzi o to, żeby oni byli mniej więcej równomiernie i wtedy jak będę wiedział, gdzie jest atak, to szybko mogę ich przerzucić po prostu z jednego obszaru w drugi. A nie ma takiej sytuacji, słuchajcie, w której po prostu oni muszą przez całą bazę biec, no nie? To jest naprawdę mega istotne. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o te miejscówki, to tutaj musimy zbudować podwójny mur i musimy tu zbudować wieżę dla snajperów. W ten sposób. Tutaj również przydadzą się wieże dla snajperów, ale brakuje mi trochę golda na to, więc poczekamy aż wskoczy. Tu musimy to też zaupgrade'ować, żeby mieć większe wydobycie. To może po tym upkeepie to zrobimy. Czekajmy na złoto. Jest złoto. Dobra, ulepszmy, bo to jest bardzo duży przyrost złota. Więc nam oczywiście zależy na tym, żeby to zrobić. Gdzieś tu domy budowałem, tu jeszcze się budują, tutaj namioty jakieś po drodze były, no ale nie ma golda, żeby to pocisnąć. Może sprzedam tak i tu sobie coś ulepszymy delikatnie. Musimy zaraz młyn ulepszyć, więc czekamy na kolejny przyrost. Super, wpadli workersi, zwiększył się przyrost, quarry ulepszone, 180 przyrostu golda, to jest naprawdę okej rzecz, to jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o to miejsce, to ono jest dosyć trudne do obrony na ten moment. Więc nie wiem, czy nie powinienem go troszeczkę spuszować. A, dobra, wpadł przyrost golda. No i rozstawić się kawałek dalej. Tak naprawdę. Chociaż, no tutaj to też jest takie jakby pierwsze miejsce, z którego chcemy się dosyć szybko wycofywać. Chociaż czy to powinien być argument, żeby ono powinno być słabe do obrony? No zupełnie nie. Więc tutaj postawię to i rozbudujemy się tutaj, tu w razie czego będziemy mieć ucieczkę. Tutaj jest dosyć w porządku, aczkolwiek możemy sobie zbudować taki oto drewniany mur, żeby tutaj zabunkrować to miejsce. Tak dodatkowo. Porozmieszczamy sobie snajpersów na wieżach. I tutaj wy, proszę bardzo. No, może być dwóch rangersów, pożo. Więc tutaj sobie brońcie. To jest super. Tu za chwileczkę zrobi to i zbudujemy się tutaj. Tutaj jest taka zasłonka. Tutaj jesteśmy w miarę ok. Tu możemy snajpersa dać kolejnego. Tu jest trzech. Jest ich trochę. Tutaj się nie szkolą, więc zróbmy jeszcze po jednym. I tutaj mamy trzech. Thanatos się też nie szkoli. Tych trzech, tu jest trochę, wy jesteście w takim neutralnym miejscu jako snajperzy, więc można was w razie czego przydzielić w różne miejsca, na przykład ja was przydzielę tu w sumie, tutaj mamy waszą trójkę i tu jest sporo snajperów, ale tu na przykład nie są obstawieni zupełnie. Ja tak samo myślę nad tym miejscem, czy my je powinniśmy tak naprawdę tak zupełnie łatwo spisywać na straty, bo myślę, że wcale nie. Myślę, że wcale nie i ja bym to totalnie obudował i jakby analogicznie tutaj. Now enough resources, brakuje golda, spoko. Sprzedamy troszeczkę żelaza. I dobudujemy jeszcze trochę murów. Plus, no jakby co ważne, zbudujemy
Budujemy tu wieżę po prostu, żeby ci snajpersi mogli strzelać, żeby to nie były takie punkty, które a, oddajemy i siemano, nie? Tylko zawsze warto mieć możliwość obrony. Wpadł gold, co jest świetną opcją i to jakby oznacza kolejne wieże oczywiście w tych miejscach. To oznacza kolejne dwie wieże tutaj, postawione na takiej zasadzie. I tutaj będziemy sobie obsadzać ludzi, pogrubiamy sobie mury i to jest świetne. Zajebiście, 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 zajebiście. Tutaj jest w porządku. Kolejny Thanatos musi się szkolić. Zmniejsza mi to przychód oleju, no ale trudno. Trudno, to jakby no musi tak się dziać. Tutaj zbudowała się Tesla, to jest w porządku opcja. To oznacza dla mnie bramę tu, bo tu dzięki temu, że zbuduje się tutaj kawałek dalej, będę miał po prostu miejsce na co? Na wieżę, jak będę tutaj potrzebował postawić jakieś balisty czy cokolwiek. Więc tutaj brama i z południa idzie atak, czyli będzie atakował tu lub tu lub tu. Dobra, to są jakby trzy miejsca, które będziemy bronić. Więc dla mnie to jest natychmiast sygnał, że stąd wycofuję wszystkich snajperów. Jak idziecie stąd, to najszybciej dojdziecie tak naprawdę tutaj i podejmiemy co z wami. Tutaj jednego zdejmę i wyślę tu. To dla mnie oznacza wysłanie tego Thanatosa również tutaj do obrony. To dla mnie oznacza przebicie tych wszystkich jednostek tu. No albo na razie przynajmniej tu, żebym wiedział, gdzie was rozdzielić. Was tak samo i z tego miejsca w razie czego dojdziecie naprawdę w wiele miejsc. 1000 golda, więc to dla mnie oznacza również tutaj bardzo szybkie kończenie tego muru. I gotowość do zbudowania na Shocking Tower. Brakuje mi energii, to boli. No, to bardzo boli, brak Shocking Tower, ale dobra. To dla mnie oznacza, że tego Thanatosa również przebijam już gdzieś tutaj. To dla mnie oznacza, że tego snajpera również przebijam tutaj. Podobnie jak tych snajperów. To dla mnie również oznacza, że was tak samo razem z Thanatosem wyślę na razie tu. Ciebie, Thanatosie, również wysłam tu. Tych Thanatosów potrzebujemy w brud, żeby się obronić przed kolejną falą. Tutaj będą szli. Tą czwórkę tak samo zabiorę. Wyślę was tutaj, bo wy macie kawałek do przejścia. Wasza trójka podejdzie tu. Tu jesteście zrespieni. Was nie będę zabierał, bo i tak jest za daleko. Ciebie podeślę gdzieś tutaj. I dobra, tu się budujemy i tu możemy postawić wieżę. Tu jesteśmy zbudowani, także chwilę się pobronimy i Thanatosy też pomogą i później mamy jakby fortyfikacje, w które możemy się wycofywać, to jest w porządku. Tutaj się pewnie ulepszymy. Nie chcę 310 drewnianych murów zaznaczać, ale 10 jak najbardziej i tu się ulepszymy. Tu raczej nie będą atakować, ale tu mogą i warto mieć to na względzie. I tutaj zastawimy się jeszcze jakimś drewniakiem, już teraz tak naprawdę, Wojtkiem drewniakiem. Wy możecie przygotować się już do obrony w tym miejscu bardziej. Tutaj przydadzą się wieże, chociaż no jakby to miejsce i tak będzie szybko padać. Ale chcemy być gotowi na okoliczności po prostu, które nastąpić mogą. Tutaj mur, tutaj za dużo murów w jednym miejscu, więc postawimy się tutaj w porzo. Tutaj są jakby w pobliżu przeciwnicy, więc wy się wycofujecie za mury naturalnie. Dobra, wszystkie jednostki zmierzają w tę stronę. Ty jak się zrespisz, od razu idź też tutaj. To wszystko idzie. Wy tutaj stoicie, to jest w porządku. Tu stoicie wy. Czekamy na przychód złota po ten. Czekamy na przychód złota, żeby móc budować. Czy to chcemy upgrade'ować? Nie, bo nie mam na to złota. Mogę chcieć wyłączyć produkcję czegoś, żeby zyskać energii i myślę, że to jest dobra rzecz. Zapauzuję sobie, żeby móc w razie czego dobudować jakąś wieżę. Zapauzujemy sobie przyrost kamienia. I tutaj jeszcze jest jakaś quarry. Żelaza też możemy sobie spauzować w porzo. Złota nie, złota potrzebujemy. Tutaj kamień spauzowany, farmy nie możemy zapauzować, tutaj kamień spauzowany. Kamień na minus 2, tego nie chcemy.
Dobra, więc tu jest małe złoto na przykład. Aha, to jest wyłączone w ogóle już. Tak, było. Nie włączyłem tego, co jest błędem. Więc trzeba z tym zrobić. Oj, platform. O, to mi na zero wyłącza, więc nie wiem, czy chcę. Ale tutaj z żelaza sobie zejdziemy. I super. Dobra. Idziemy w takim razie. Wszyscy idą. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. O, zawiesiło mi grę. They Are Billions przestał działać. Dobrze, ale z tego co wiem, ta gra w miarę na bieżąco się sejwuje, więc powinno dosyć szybko działać. O, zobaczymy co w takim razie z tego wyjdzie. Continue. Zobaczmy do którego momentu. Mam nadzieję, że jakby z tego co wiem, to sejwuje się progres na bieżąco, ale tutaj jesteśmy w obliczu crasha gry, więc mam nadzieję, że mnie to nie cofnie całkiem. Tylko do momentu, w którym byłem mniej więcej chociaż. Gdzie ja jestem? O kurde, patrzcie jak mnie cofnęło. Dobra, nie ja... O kurde, przełączyło mi scenę jeszcze. Dobra, nie cofnęło mnie jakoś tak hardo. Ale tu jeszcze nie mam kopalni i się rozbudowuję. No dobra, czyli ten crash nas trochę kosztował. Ciekaw jestem w takim razie, to sobie zobaczymy, czy ataki są proceduralnie generowane, że zaatakują znowu od, że zaatakują w losowym miejscu, czy od południa. Nie, jak proceduralnie, to zaatakują znowu od południa. Dobra, ale, no dobra, w porządku, w sensie weźmy to na klatę. Dobra, to przypomnijmy sobie, co ja tu miałem do zrobienia wtedy. Powtórz ruchy, zapamiętaj, Workersów mam mało, prądu mam mało. Więc robimy upgrade na wiatrakach. Kurde, znaczy upgrade wiatraków mi strasznie zmniejsza przyrost golda, bo ulepszony wentylator minus 30. Dużo golda zjada. Więc myślę nad power plantem. To jest minus 5 drewna i kamienia. Przeżyjemy to, a 160 prądu dostaniemy. Dobra, więc postawimy tutaj power plant. Czyli teraz gramy troszeczkę inaczej niż poprzednio w ogóle, to swoją drogą. Dobra, tanatosy tu są nieporozdzielane, widzę jeszcze aż tak, chociaż troszkę już są. Tutaj się budujemy pomału. Tutaj jeszcze nie obstawiliśmy obrony. Tutaj jest tak jak było. Tylko nie są wysłani snajperzy. Czy już mniej więcej snajperów porozdzielałem? Nie, no widzę, że jeszcze nie do końca. Więc wyślę... Tutaj nie wysłałem snajperów na przykład. Tu już są. Tutaj może po prostu jeszcze nie doszli, bo ja wiem, że wysyłałem kilku. Dobra, może jak się stworzą, to będzie lepiej. Tutaj puszujemy, bo tu chcemy przebić. Advanced Mill się zrobił. Dwóch snajperów wyszkolonych. Dobra, tu nie wychodźcie za daleko. Zajebiście. Wysoki priorytet dla was. O trudno, musimy to zagrać jeszcze raz. Tutaj strzelamy. Coś mi mignęło. Ciekawe. Dobra, przyrost golda wszedł. Quarry. Aha, tu nie mogę zbudować tak jak chcę. Faktycznie, jakby dokładnie tak było, więc tu budujemy kolejny ten pylonik. Tutaj jest nieulepszony, to jest w porządku. Tutaj w ogóle jest... dobrze się przyda, bo zauważyłem, że to quarry jest właśnie wyłączone. A włączymy sobie, bo tu jest 47 golda. No, w sensie to jest zawsze do przodu. Ale workersi mi się skończyli po włączeniu tego, więc... Tak, mogę postawić domek, więc jesteśmy na dobrej drodze. I domki stawiłem tu, więc jakby zrobię dokładnie tak samo. Super. Możecie tu jeszcze kawałek podejść. Sporo drewna i innych surowców, to jest w porządku. No ale jak najbardziej potrzebujemy złota. Jeszcze raz złota. Wy nie wiem, czy powinniście siedzieć tu, jak na moje... To powinniście być na jakiejś wieży, a nie tak w dupie tutaj. Ile mamy na południowej części mapy Thanatosu? Zobaczmy, w tej części łącznie 4. Tutaj brak. Tutaj 2, więc niedużo. Tutaj 2. Dobra, musimy nastawiać szkolenia kolejnych. To bez dwóch zdań. No ale czekamy na przyrost golda oczywiście. No ja bym najpierw zbudował jeszcze kopalnię, zanim polecę w kolejnego. Power plant tam się postawił, więc jesteśmy w ogóle na dobrym. A, workersi, no tak, czekam na mieszkania. Dobra, no to póki czekam na mieszkania, Thanatos. To mi zużyje workersów do reszty. No ale ja zaraz mam 3 domki na drodze, więc powiedzmy, że żyjemy. Dobra, w porządku. Tu jakieś naprawy, bo widzę, że mogę.
Co, tu potrzebuję golda, więc ja postawię sobie wieżę, korzystając z tego, co mam. Pobudowało domek, będziemy mieć workersów. To mi daje możliwość za chwileczkę postawienia quarry, jak wejdzie przychód golda. A może sprzedam trochę oilu. To advanced quarry nie będę mógł. Dobra, ale to nie szkodzi. Postawię zwykłe na razie. I zacznę tutaj, nie zacznę tu budować fortyfikacji, ale to mogę pylon tutaj zbudować. I zbudować te fortyfikacje tutaj, tak jak były. Super. Żeby tu mieć linię do ucieczki, oczywiście w razie czego, a tu miejsce na wieżę i ten, dobra. Wskoczyły mi rzeczy, no ale tu się budujemy na razie, więc to jest w porządku, tu się na razie budujemy. Tu budujemy tak. Tutaj będziemy upgrade'ować, ale to za chwilę. Tutaj mam jeszcze nie zastawione, zobaczcie, a poprzednio miałem. Więc sobie to zrobimy, nawet takim drewnianym, ale żeby mieć. Tutaj kolejny Thanatos zarzucony, dobra, ty się zrobiłeś. Tutaj jest i to jest w porządku. Tutaj nie mamy żadnego, tak jak pamiętałem, więc ustawię tu. Albo, dobra, wrzucę go na południe z założeniem, że będzie podobnie jak poprzednio. Czyli, że jakby przyjdą od południa, nie? I zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, tutaj dwóch snajpersów mam, kolejnych. Więc was, chłopaki, tutaj trochę mam, tutaj trochę mam, tutaj trochę mam. Może tutaj dorzucę. Thanatos, unit trained and ready. Więc ty sobie stań z kolei tu. Bo się tam przydasz. Energii będę miał na Shocking Towery w razie potrzeby. Tutaj jest też dwóch snajpersów, więc was mogę wstawić tu, bo dotychczas nie było. Tutaj się zabudowujemy, spoko. Tutaj się buduje kopalnia złota, spoko. Tam postawiliśmy domki, spoko. Tu wydobywamy złoto, spoko. Tutaj mamy cottage, spoko. Możemy dobudować jeszcze jeden. I to też jest ok opcja. Namioty tak samo. Dobra, wskoczył nam hajs, to możemy ulepszyć do domku. Tutaj mamy już pylona, więc śmiało i wesoło stawiajmy fortyfikacje. Tu potrzebujemy kawałek podejść, żeby być w stanie postawić mury. Spoko. Nawet bardzo. Tu się zbudowało, potrzebuje 900 golda na upgrade, więc to zróbmy. Thanatos, unit trained and ready. Tam na południu mam ich trochę do przerzucania, ale stąd tu przerzucenie też jest problematyczne. Tu mam jednego, a chciałbym więcej. Dobra, pamiętam ten atak z południa, więc możliwe, że jakby automatycznie będę tam wysyłał jednostki. Zobaczymy, czy to się nie skończy źle dla mnie. No, zobaczymy, bo to może się naprawdę różnie skończyć. Dobra, zrobiło domy. Domy nam zrobią fajną robotę. Dobra, tu już jest Thanatos. Tam będzie szedł kolejny pomału. Tu zlecimy kolejnego. Tutaj się budujemy. Tutaj się już zbudowaliśmy. Tutaj się budujemy, jeżeli chodzi o wieżę. Tutaj snajpersów już poumieszczajmy na wieżach. I tu idziemy tak, spoko. I tu będziemy dobudowywać fortyfikacje. Jojo elo, dobra, zajebiście. Tak. W porządku. Executionerów jeszcze nie budujemy. Executionery koło 80 dnia tak naprawdę zaczniemy robić, ale wcześniej dobrze byłoby mieć deczko balist. Na to potrzebujemy natomiast golda, więc z priorytetem jest upgrade'owanie tego. Dobra, zrobimy sobie to. Tu się budują wieże, tu się budują wieże. Tu mamy wieże, tu jest git, więc tu mamy executionera potencjalnego, tu mamy executionera potencjalnego. Defense nam atakuje. Tu nie mamy wieży. Dobra, to jest to miejsce jeszcze, które powinien ten. Ciebie zostawię na północy, bo na północy mam niewielu Thanatosów tak naprawdę. Chociaż no raz, dwa, trzy, cztery. Czterech to już jest naprawdę dobra obrona. I to jest ok. No, to jest naprawdę w porządku. Mieć czterech Thanatosów w jednym miejscu zebranych. Tutaj mamy atak kolejny. Dobra, czyli tu nas jadą. Quarry weszło i mamy przyrost golda już na poziomie powyżej 1000. Co jest naprawdę dobrą rzeczą. I z południa, zobaczcie, znowu tak samo. Tak naprawdę. Dobra, więc ponownie przerzucamy jednostek ile się da. Was nie ruszam, ruszam was. Czyli jakby znowu dzieje się troszeczkę to samo. Tych dwóch Thanatosów idę tutaj. Wpadł mi akurat gold, więc super. Was chłopaki, wami też idę tutaj. Wami chłopaki wszyscy tak naprawdę idę tutaj, a ja tu jestem niezbudowany. To jest ból.
No i tego nie udało mi się zrobić. Ciekawe jak teraz poprzednio zdążyłem, nie? Dobra, no ale tu zbuduję co mogę w takim razie. Czy jest tu szansa na balistę albo Shocking Tower? Tak. Właśnie, Shocking Tower czy balistę? Znaczy tutaj tak, przed bramę i tak nie będę wychodzić. W tym miejscu, nie no, na pewno nie będę. Dobra, znaczy mogę jeszcze to anulować. I tu mieć Shocking Tower, dobra, i to jest fajne. I złota, i starczy złota na wieżę, super. Potrzebuję golda tak czy siak, więc sprzedajemy żelazo. Dobra, tutaj nie postawię, bo too many walls. Ale tu zrobię takie pojedyncze mury. Tutaj też prawdopodobnie będzie szedł atak, więc tutaj też takie mury obronne. Tutaj też takie ziutki sobie postawimy, ile możemy. Tu wstawiamy snajperów, wszystko. Bo jakby to są te trzy miejsca, które są zagrożone atakiem. Was wrzucamy tu, tu będziecie na wieżach plus na tym. No tu jest jakby, stąd się bardzo szybko wycofujemy tutaj, no nie? Gdzie mamy jakby drugą obronę. I tu mamy trzecią z balistami, więc to jest ważne, żebyśmy tu mieli jednostki. Was chłopaki przerzucam tutaj. Was chłopaki przerzucam tutaj, do tej wieży. Czy tu ktoś się wyszkolił? Jest jeden snajper jakiś. Dobra, przejdź tu. Stąd jakby ty tutaj na razie nie jesteś potrzebny, więc przejdź tutaj. Stąd ty nie jesteś tutaj potrzebny, więc przejdź tutaj. Stąd wy nie jesteście tutaj potrzebni, więc przejdźcie tutaj. Stąd tutaj. Czy czwórkę chcę aż przerzucić? Chcę, dobra, na razie ich zrzucę tu, bo nie wiem jak daleko zdołają dojść. Czy tego Thanatosa zdążę przerzucić? Dobra, myślę, że przynajmniej tutaj zdążę, niech on idzie w tę stronę. Tego przerzucać nie będę, wy tu zostańcie, wy tu zostańcie, wy tu zostańcie. Tu mamy trochę snajpersów. Ich mogę zdążyć przerzucić przynajmniej tu, więc tu ich dajmy we dwóch. Dobra, i myślę, że to jest to, co jestem w stanie zrobić. Czy tu mamy coś zagubione? Nie mamy. Tu mamy takie wojska, tu mamy takie wojska, tu mamy takie rzeczy. Zobaczymy skąd przyjdzie atak. No i dobra, będziemy działać, słuchajcie, i zobaczymy, co też nam ciekawego z tego wyjdzie. 7 godzin do ataku hordy. Myślę, że jakby mamy tutaj tyle jakby miejsc do wycofywania się, że raczej powinno być ok, raczej nie zakładam klęski, natomiast no jakby możemy dostać w ciry. To nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, prawda? Z południa idą w każdym razie, więc jakby będzie bolało, potrzebujemy jak najwięcej Thanatosów w dobrym miejscu, bo to oni będą robić najwięcej roboty, bo skupiłem się na to produkowaniu ich, a nie wież obronnych, no nie? I to jest to zagrożenie, że ich trzeba przemieścić, prawda? To jest to pewne zagrożenie. Dobra, stąd zdejmę Rangersów. To jest bez sensu i wstawię tutaj snajperów, którzy gdzieś tam nadchodzą. Wezmę ciebie również tutaj. Przyrostu golda nie ma. Stąd raczej dosyć szybko się wycofujemy. O, tu mam też takie gówno, a nie zabezpieczenie. Więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie. Bo jak tu będzie bił, no to tu jest w ogóle dupa straszna, nie? No, to nie jest dobre miejsce, więc może pomyśleć, żeby tutaj nawet tak czymkolwiek to trochę wzmocnić. Dobra, wszystko idzie, wszystko idzie. Tutaj zmierzają jednostki, tutaj zmierza Thanatos. No, trochę czasu mu to zajmuje, trzeba przyznać. Tutaj zmierzają jednostki na ewentualną obronę. Wy stańcie tak trochę tu, żebym wiedział jak was przekierować docelowo. Tutaj się jeszcze budują rzeczy. Income Golda nie wpadł. 2 godziny do ataku hordy. Dobra, tu mam Thanatosów też do przerzucenia. Wy też jesteście do przerzucenia. Cały czas gdzieś tam czekamy, czekamy, czekamy. I horda atakuje w to miejsce. To bardzo zła wiadomość, bo to jest generalnie najsłabsze miejsce ze wszystkich, jeżeli chodzi o obronę. Ale dobrze. To oznacza, że raczej stąd wycofujemy ludzi i zakładamy, że będziemy bronić się tu i tu. Bo jakby to miejsce raczej zezwalam, że ono... To zostanie zdobyte. To jakby nie nastawiam się w ogóle na cokolwiek innego, więc was wystawię tu. A was zrobię tak. Tu jest trochę tych snajperów. Tędy się nie mogę wycofać. No, tu mam dosyć długą ucieczkę, więc tu chyba sobie postawię jeszcze jedno pole do wycofywania się. Ciebie zostawię, ziomeczku, tu, bo ty się będziesz przydawał. Was ustawię już też tutaj. Stąd, znaczy stąd horda, czy tu się przebije, raczej nie powinna. Więc tutaj wstawię was. Tutaj musicie mieć jak się wycofać. Więc tutaj od razu zbudujemy też takie fortyfikacje, za które uciekniemy. Spoko.
Tutaj pozwolimy sobie trochę wzmocnić to, żeby tutaj mieć więcej miejsca do ostrzału. Super. Dobra, no to jest git. Poczwórna brama taka, to jest coś, gdzie jakby ci Thanatosowie będą mogli zrobić ostrzał fajny po prostu, no nie? Jak się za to wycofamy. I to jest git. Dobra. Tu idą. Wy idźcie tu. Wy idziecie też tam. Was przerzucamy tam. Wy się tu zupełnie nie przydacie, więc ładujcie się już tutaj na wieżę. Tutaj raczej nie zakładam dużo ataków. Szkoda tutaj tego Shocking Towera, ale dobra, przyda się na przyszłość. Tutaj mamy drogę ucieczki, co jest w porządku. Tutaj coś tam sobie idzie kolejnego, to jest git. Tu mam jakieś dwóch snajperów, nie wiem, przerzućmy ich też tu w takim razie. Nie mam tu żadnego Thanatosa na miejscu, oni dopiero idą. To klasyfikuję jako pewien problem. Tu dobuduję jakby cokolwiek. Cokolwiek. Żeby mieć. I tu się budują rzeczy. Dobra, horda idzie stąd. Tu nadciągają Thanatosowie, co jest najważniejsze tak naprawdę. Thanatosi robią robotę. Tu idą kolejne jednostki, tu idą kolejne jednostki, tu idą kolejne jednostki. Będzie dużo, będzie bomba, słuchajcie. Dobra, stoją Thanatosi, to jest ważne. I tu mamy jak się wycofywać, to też jest ważne. Tu idą kolejne jednostki, to jest super. Dobra. Shocking Tower tam ukończony. Mam nadzieję, że on jakby nie przebiegnie sobie tu. I tu może jeszcze, nie, no może tu przebiec. Tak, to nie jest powiedziane, słuchajcie. No jest to pewne ryzyko. Dobra, tu jakby postawmy cokolwiek. Ale no jeżeli tu mi przypierdoli, to jakby jest problem, chociaż jakby stąd... No nie, no stąd przejście tutaj jest dosyć długie. Więc myślę, zróbmy może tak, że... Was, póki jeszcze nie wiemy, gdzie jest atak, ustawimy tutaj, słuchajcie, i wy będziecie grupą pierwszą, bo jeżeli oni pójdą tutaj naokoło, to mogę mieć problem, a tędy nie mogę się tak łatwo wycofać, chyba że tu bym zrobił dziurę w murze. I no to zobaczymy, będziemy szyć, jak już będziemy znać sytuację. No właśnie, czy my chcemy, żebyście wy tutaj stali, a wy tutaj? Nie, wy też stańcie tutaj, gotowi do przerzucenia się w dowolne miejsce. Jak będzie taka potrzeba. Tutaj mam 9 snajperów, 3 rangerów, 2 Thanatosów. Mało. Jeszcze 2 was tutaj na ten moment potrzebuję. Dobra, biegną tu. Biegną tu, więc to jest dla mnie informacja wiążąca. Przebijacie się tutaj. High priority. Albo ty po prostu nearest. Yo, zaczynamy. Dobra, idą wybuchy, to jest najważniejsze. Dobra, napierają, spoko. Idą tutaj kolejne jednostki, tutaj będziemy się mogli wycofywać. Patrzmy, co się dzieje też w innych miejscach, jest ich dużo. Jest to duża horda. Dobra, Thanatosi rąbią. Dobra, kolejni się odpalają. O, dobry jest napór, przejebany jest napór. Ale rąbiemy rakietami. Trzymać szyk. Dobrze. O kurde, grubasy tam biegną. Patrzcie na to, co tu się wyrabia. Dobra, to was już wiemy, że was ustawiamy tu. A, tutaj nie przejdziecie. No dobra, trudno. Was już wiemy, że ustawiamy tu. I was tak samo ustawiamy tutaj. Żebyście tu bronili przy tych bramach, bo myślę, że będziemy się za bramy wycofywać na 100%. Was tak samo dajemy nawet tutaj przy tej bramie, ale żebyście już byli. Tu nawet 5. bramę, ale żebyśmy byli zabunkrowani na tyle, na ile się da. Bronimy, bo cały atak się skumulował w to jedno miejsce. Plują z piterki, to jest niedobre, ale patrzcie, fala się kończy. Snajperzy na highest priority. Dobra, wytrwaliśmy, zajebiście. Oj, tutaj murek pękł. Pękły mury. Wybronione. Zajebiście. Ej! I to tak naprawdę bez jakichś turbo dużych strat. Nie no, Thanatosi robią robotę. W sensie wierzę spoko, ale na koniec dnia Thanatos to jest ta jednostka, która pizga.
I bardzo się cieszę, że postawiłem na tę strategię, bo ona naprawdę bardzo dobrze podziałała. Alright, no dobra, słuchajcie. Cykaliśmy się, ale ogarnięte. I to naprawdę przy takich fortyfikacjach nie za dużych. No tutaj mieliśmy jeszcze, zobaczcie, po pięciokrotne bramy i w ogóle wszystko, więc byliśmy gotowi na dobre wycofki. Zajebiście. Dobra, no jakby to oznacza, że na ten moment musimy w takim razie wycofać i porozdzielać te wojska w jakiś sposób, bo bardzo dużo ich tu... To nie, co wy robicie? Już jakieś głupoty zaczynają. Co? A, ta brama tutaj blokuje, tak naprawdę. Ten mur, przepraszam, tutaj blokuje. Więc, dobra, teraz przejdzie się tu. Dobra, to tu was... Tu rangersi wleźli na wieżę w ogóle zamiast snajperów, ale fuck up. Zdejmijmy was i wyślijmy tu snajperów. Czterech. Tak jest, dobra. I super, dobra, okej, okay, działamy. Więc jakby skoro się sprawdzili, to jakby nie pozostaje mi nic innego jak budować kolejnych Thanatosów. Kończą się pomalutko workersi. Jeżeli chodzi o ilość ludzi, to jesteśmy na dobrym poziomie. Tutaj do Stonehouse'ów upgrade w takim razie, bo potrzebujemy workersów mieć pod ręką całą. Oj nie, tutaj jest blokada terenu, nie rób tego, Tomek. Tutaj sobie postawimy, tutaj jesteśmy na okeju. Dobra, i teraz myślę, że pomału powinniśmy zacząć te miejsca, bo raczej już nie będziemy dużo ekspansji robić na koniec dnia, więc myślę, że zacznę budować balisty, przynajmniej po jednej, w każdym miejscu, które docelowo zostaną zupgrade'owane na executionery. Może nie tu, bo wiem, że te ściany blokują, tylko tutaj też mogę coś zablokować. Tutaj blokuję, dobra, tu postawię. Dobra, tu nie mam surowców na razie, w porządku. Tu będę musiał wycofać, tu mam shockinga, to jest git. Dobra, 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 teraz jest jakby wycofywanie i rozdzielanie tych ludziksów w różne miejsca, nie? Z których ich zabrałem, więc tak, wy sobie wróćcie. Czterech snajperów wysyłam tu. Czterech snajperów stawiam tu. Snajperów daję tu, rangerów i snajperów, nie wiem, daję tu. Tu jest jakiś Thanatos, to jest w porzo. Tych snajperów daję, nie wiem, tu. Tu jest kolejny Thanatos, to też jest w porzo, niech będzie tu. Tu się zaklinowali trochę chłopaki. Luz, luz, luz. Tutaj się buduje balista. Was snajpersi ustawię tutaj. Jeżeli to się jeszcze nie zrobiło, nie no, zrobiło się. Dobra, więc was ustawię gdzieś tutaj na wieży. I tutaj też jest wieża, więc kolejnych snajpersów rozstawiam gdzieś jakoś tak tutaj, załóżmy. A co jest z tą wieżą, że ona jest taka przezroczysta? Nie, no mogę wsadzić w ten sposób. I tam zaraz będziemy kolejnych dawać, więc tutaj kolejnych. Dobra, powiedzmy, że taką armię z trzema Thanatosami możemy dać tu. Ściągnęliśmy trochę Thanatosów z północy i snajpersów, więc was... więc was dam stąd, trochę ściągnęliśmy, tutaj został, tutaj nie ma, więc was wrzucę na razie tu i zaraz będę rozdzielał dalej. Tutaj robią się kolejni Thanatosi, tutaj robimy kolejnych snajpersów, może po jednym na razie, z każdej miejscówki, workersów tu w miarę ma... Co wy robicie? No i kurwa, patrzcie co za głąby, wróćcie się. A, bo tam idziecie, no bo to wam wyszło, że jest szybciej, no to macie problem, chłopaki. Ze sobą ogólnie. Thanatos wyszkolony, doskonała informacja. Tutaj dwóch snajpersów, super. Mamy sześciu snajperów i balistę gotową do upgrade'u na egzekutora. Executionera mówiłem, nie wiem czemu. Bez znaczenia. Tutaj tak samo, przyda się balista do upgrade'u na egzekutora. Tutaj idą Thanatosy. Stonehouse zrobiony, to są kolejni ci. Tu idą kolejni do obrony. Tutaj zostawiłem sobie mało ludzi do obrony, a będę ich potrzebował. Więc myślę, że Thanatos i snajperzy, którzy się zrespią, powinni być tu. Tu jest słaby punkt teraz. To musimy ulepszyć na kamienne. To w ogóle bez dwóch zdań. To musi się zadziać. Bo im dłużej to jest drewniane, tym gorzej czuję się ze sobą. Więc tak, to się musi zadziać. Ty już tam idziesz. Kolejny Thanatos też niech pójdzie tu. Was wyślę też tutaj w takim... A, bo stąd pozdejmowałem dużo jednostek. No to jest też to. Ty, snajper, bo tutaj będziemy musieli też bronić. Możesz pójść tu, bo tu nie ma aż tak dużo was. Ty się tutaj zrespiłeś, więc ty idziesz tu naturalnie.
Tu egzekutorów dużo sobie pobudujemy w przyszłości, więc to jest w porządku. Tutaj jest ok, tutaj jest ok, tutaj jest co do zasady w porządku. O, tu mamy żołnierzy, super. XX. Czterech tu. Tutaj też ziomeczki. Tutaj Thanatosi, bo się przydadzą. Tutaj snajpersów wrzucamy. Coś tu jest nie tak z tą wieżą. Właśnie na nią. No nie wiem, czy dwóch rangerów, dwóch snajperów. No dobra, załóżmy, że ok. Tutaj mamy te wieże, tutaj jakaś balista się przyda. Super. Którą będziemy na egzekutora ulepszać w przyszłości. Tutaj naturalnie taki mur. Tutaj jakieś takie rzeczy, spoko. Tutaj też mamy jakieś takie rzeczy. Zajebiście. Tu balista, tu mamy Shockinga, są Thanatosy. Tu nie mam żadnego Thanatosa. Tu jest dwóch gotowych. To może jednego dam tu w takim razie, żeby on był. Tu jest dużo jednostek, które chcę porozdzielać jakoś sensownie. Więc tak, tutaj dam jednego. Tutaj dam jednego. Myślę, jak tych snajpersów rozstawić. Tutaj ich trochę dam. Snajpersów wyślę w ogóle tutaj. Tutaj jest jeden Thanatos, którym nie wiem aż tak co zrobić, więc dam go tu. Tu atakują nam obronę. Tu jest mało snajperów. O, ale oni już tu idą. Dobra, super. Tutaj właśnie na wieżę. Reszta idzie tam. Tutaj defensy gdzieś nam atakują. Tu też nie ma dużo snajperów, więc musimy porobić. Zrób tu ze dwóch. Tu nie musimy robić, bo tu ich mam sporo. Thanatosy się nie produkują. To jest bardzo niedobrze. Aha, jak się produkowały, to wysyłało je tu. No nie, na północy też ich trochę potrzebujemy, żeby mieć pod ręką, więc działamy. I moi drodzy, w tym miejscu dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki DR Billions. Trzymajcie się ciepło, cześć.